Rewolucja z ducha. Wywiady fundamentalne Tomasza Dyrlikowskiego. I ostatnia część naszych rozmów fundamentalnych, rewolucja z ducha. Nie mogę się nie zapytać o deklarację usprawiedliwienia. Na no ile ona byłaby możliwa lub niemożliwa bez Jana Pawła II? I tak można powiedzieć, jeden z największych sukcesów dialogu ekumenicznego. Dodajmy, że ona jest podpisana już nie tylko przez katolików i luteran, ale ostatnio dołączyli się do tej deklaracji metodyści. Już za Benedykta XVI. Nie wiem czy to jest aż tak wielki sukces Jana Pawła II. Na pewno jest to wielki sukces teologów niemieckich, katolickich teologów niemieckich i w tym co ciekawe ta deklaracja nie powstała, aby gdyby nie kardynał Józef Ratzinger, który również na to opatrzył krytycznymi uwagami. Też, ale gdyby nie te jego uwagi i gdyby nie również jego współpraca już na wczesnym etapie przygotowania dokumentu, ten dokument by nie powstał. Natomiast niewątpliwie Jan Paweł II stworzył pewną atmosferę, która umożliwiła w stanie tej deklaracji. Niestety w tym roku minie dziesiąta rocznica przyjęcia tej deklaracji i ze smutkiem należy stwierdzić, że tak naprawdę to deklaracja e, nic e, takiego spektakularnego ani e, nie uczyniła. Co więcej, nie popchnęła naprzód e, e, bil bilateralnego dialogu teologicznego, o czym świadczą pewne trudności i irytacje, jakie powstały w ciągu ostatnich e, lat w związku z dokumentami, jakie m, napływały z Rzymu. E, jest to. Trzeba znaczy, nam no, coś zmienić. Znaczy, no, ta deklaracja oczywiście odnosi się do usprawiedliwienia, jest fundamentalne. Dla ewangelików tak. Dla ewangelików, się... Ale sam kardynał Ratzinger pisał, no nie odnosi się do eklezjologii na przykład, a to jest fundamentalne dla odmiany tak, dla dlatego też, dlatego też. Dlatego też, gdy ta deklaracja była podpisywana, 500 teologów ewangelickich protestowało ten dokument. Ja muszę przyznać, że też byłem wśród tych osób, które się negatywnie na temat tej deklaracji wypowiadały. To jest ciekawy dokument teologiczny, który wyjaśnia pewne sporne pojęcia, jakie pojawiły się na przestrzeni kilku wieków, w, w teologii usprawiedliwienia. Natomiast y, mm, zgodziłbym się tutaj z kardynałem Ratzingerem, który powiedział, że w momencie, kiedy y, w, dołączyć do tej całej skomplikowanej, skomplikowanego korpusu teologicznego sprawy związane z sakramentologią, to cała ta budowla się wali. I y, y, Problem polega na tym, że zatrzymano się na pewnej um, naukowej refleksji, która jednakowoż nie ma tak naprawdę przełożenia na codzienne życie eklezjalne obydwóch wspólnot. Ale nie ma, bo nie może mieć. Jest inna eklezjologia, no inna A poza tym jeszcze jest inny, inna... inny aspekt. Kwestia nauki o usprawiedliwieniu nie miała tak ogromnego znaczenia dla strony rzymskokatolickiej, jak dla strony luterańskiej, prawda? Kwestia bo nie jest kluczowa, po prostu. Nie jest kluczowa. Dla teologii luterańskiej jest kluczowa, chociaż, chociaż też należy to przyznać. Pojawiają się teolodzy luterańscy, którzy twierdzą, że no, nie można też doprowadzać do pewnego przeakcentowania teologii o usprawiedliwieniu. Tylko ja bym jeszcze zwrócił uwagę na jedną rzecz. Teologia usprawiedliwienia, zbawienia grzesznika z łaski przez wiarę, mimo wszystko zakłada również kościelno kościelnotwórcze treści i również inne te kwestie, które niejako pojawiają się w teologii rzymskokatolickiej, ale w zupełnie innych blokach tematycznych. Kończąc powoli naszą rozmowę, ja się nie mogę nie zapytać o głosy krytyki. Bo kolejne dokumenty, także dokumenty Jana Pawła II, były ostro, a przynajmniej zdecydowanie, oprotestowywane przez część nie tylko niemieckich, ale to jako niemiecka teologia miała najwięcej do powiedzenia, niemieckich hierarchów, także hierarchów, przepraszam, niemieckich biskupów hierarchów nie ma w kościele luterańskim, niemieckich zwierzchników kościołów luterańskich. Co, co było takim kamieniem zgorszenia największym w tej papieskiej myśli? To znaczy, ja sobie tak naprawdę nie potrafię przypomnieć jakiegoś wielkiego oburzenia biskupów niemieckich, luterańskich dotyczących Jana Pawła II, wręcz przeciwnie. Dosyć często w ostatnich latach dochodziło do takiego porównywania Jana Pawła II z Benedyktem XVI i wielu teologów ewangelickich podkreślało, że w przeciwieństwie do Benedykta XVI. Jan Paweł II dbał o bardziej braterską, ciepłą atmosferę rozmów luterańsko-rzymskokatolickich. Katolickich. Co więcej, pojawiały się bardzo często słowa o chłodzie, o spadku temperatury takie właśnie porównania z obecnym papieżem. Ja bym akurat powiedział, że to tutaj wkradło się pewne takie nieporozumienie i tutaj może były moje słowa krytyki właśnie pod adresem tego, co działo się pod szyldem ekumenizmu za czasów pontyfikatu Jana Pawła II. Ja nie mówię, że to jest wina samego papieża, tylko wydaje mi się, że doszło do pewnego przeakcentowania gestów, które oczywiście były bardzo potrzebne. Nam może z perspektywy tych kilkunastu czy kilkudziesięciu lat łatwo jest się wypowiadać, że to było prze, prze, przeakcentowanie, ale jeśli wziąć pod uwagę właśnie obecny stan ruchu ekumenicznego i to, do czego się ludzie przyzwyczaili, to rzeczywiście można by uznać, że w tej chwili, przynajmniej po rzymsko rzymskokatolickiej, nie tyle następuje, o co często oskarżony jest Benedykt XVI, odrzut od ducha Jana Pawła II, tylko, mam takie wrażenie, następuje praktyczna recepcja tego, co, co zostało uczynione i co ja zostało tak, powiedziane. Nie jest tak, że Jan Paweł II był tak zupełnie bezkrytycznie przyjmowany. Kiedy opublikował Eklezja de Eucharistia, to oczywiście wielu teologów literańskich mówiło, że to piękna teologia Eucharystii, ale też dość krytycznie wypowiadali się o tych fragmentach, w których papież absolutnie wykluczył możliwość interkomunii między nie, ja kościołami. Nie wykluczył absolutnie, tylko po prostu powiedział, że na ten czas nie jest ona możliwa, prawda? No to wykluczył ją na ten czas absolutnie. No ja nie mówię, że wykluczył ją na zawsze, bo na, na zawsze nic się nie dzieje, to Pan Jezus i Duch Święty prowadzi tak. kościoły, ale na ten czas ją wykluczył. Był za to krytykowany nie tylko przez Luteran, przez katolików również był za, za to krytykowany. Tak. Kiedy opublikował Fides Ratio, to był krytykowany za tomizm, przez tu akurat Luteranie mniej się wypowiadali, ale zdarzało im się. Kiedy opublikował Veritatis Splendor, był krytykowany przez część hierarchów, nie tylko luterańskich. Luteranie w tej akurat rzeczywiście mniej się wypowiadali za przesadny rygoryzm moralny. Więc nie jest tak, że to było bezkrytyczne. Powiedziałbym tak, mam czasem takie wrażenie, że ta apologia Jana Pawła II dokonuje się w tej chwili w przeciwstawieniu do Benedykta XVI, który jest inny charakterologicznie i w związku z tym nie jest człowiekiem gestów, tylko słów, nie jest człowiekiem emocji, gry, yy, 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 także gry aktorskiej, tylko raczej człowiekiem, no, profesorem, który wychodzi na ambonę i głosi wykład profesorski, co oczywiście wywołuje mniejsze emocje. Ale że że jak Jan Paweł II żył, to nie było tak świetnie. Nie, nie zawsze było tak świetnie. To tak znaczy, bym... ja bym może ja na tą sprawę patrzę troszeczkę in, inaczej. Ja bardzo cenię papieża Benedykta XVI, właśnie za to te, za te jasne prezentowanie stanowiska. Gdyż mam wrażenie, że mimo wszystko świadomość ekumeniczna ograniczała się właśnie do tych wielkich, spektakularnych gestów. Mi się wydaje, że teraz właśnie przychodzi ten czas, kiedy to wszystko zaczyna być analizowane głęboko i, i, i to, co być może przez te gesty zostało zaciemnione lub w jakiś tam sposób zrelatywizowane, ponownie powraca na agendę. I tym, się, i, tym, I tym właśnie w tej chwili się zajmuje ruch ekumeniczny, o którym się mówi, że albo już jest na ostatnim oddechu, albo... Był, umarł. A to jest nieprawda. A ja bym powiedział, że można powiedzieć w ten sposób, że w tej chwili dokonuje się intelektualne opracowanie tego, co pojawiało się w gestach. I jak przy każdym intelektualnym opracowaniu czy przemyśleniu, może się okazać, że część z tych gestów zostanie, nie chcę powiedzieć potępiona, ale zostanie ponownie przemyślana. To nawet chyba jeszcze bardziej dotyczy dialogu międzyreligijnego. Niż dialogu ekumenicznego, ale o tym niestety już nie będziemy dzisiaj rozmawiać. Naszym gościem był Dariusz Brącz, redaktor ekumenicznej agencji informacyjnej ekumenizm.pl, pracownik Luterańskiej Parafii Świętej Trójcy. Dziękuję, dziękuję za rozmowę, bardzo. a Państwu dziękuję za uwagę. Do usłyszenia mówi Tomasz Tarkikowski. Rewolucja z ducha. Wywiady fundamentalne Tomasza Tarkikowskiego.